robili. Tam będziemy kasować inspekcję w Golfie 5. I teraz widać, zapala nam się kluczyk inspekcji. Procedura jest następująca. Przy wyłączonym zapłonie naciskamy i trzymamy ten przyciszek, włączamy zapłon, puszczamy ten przycisk i naciskamy jednokrotnie ten. Now we switch ignition off, press the 00 button, turn ignition on, and then release the 00 button and press once the min button. Zobaczmy, czy to działa. Naciskamy i trzymamy przycisk, włączamy zapłon, puszczamy przycisk 0, naciskamy przycisk minut i jak widać zgasła nam inspekcja. Sprawdźmy jeszcze raz, tak, już się nie zapala. I to było wszystko, dziękuję.